O Panie. Dużo. Dużo pracy włożyliśmy. I wkładamy każdego dnia. Włożyliśmy dużo pracy osobno i razem, żeby to się wszystko mogło udać. Tak. I powtórzę to, co powiedziałam przed chwilą, że wkładamy każdego dnia, bo to się nie da tak raz włożyć i żeby to już tak było, tylko trzeba każdego dnia z uwagą dokładać. Dokładać cegiełki, budować i dbać o siebie. Dokładnie. I się kochać bardzo. I szanować. I wspierać. Bardzo. Piece of cake. Tak. To jest pytanie, na które jest jedna odpowiedź. Tak. Znaczy, moja żona mnie zawsze straszyła, że zmieni dużo bardziej. Tak? A ja nie widzę, żeby to... Ja ci straszyłam, naprawdę? Tak, tak, że po dziecku wspólnym, bo mamy kilka dzieci niezależnych jeszcze, że tak powiem. Bo razem jest nas... Razem mamy czwórkę wspólnie, ale nasze mamy jedno. No i wcale nie czuję, żeby coś na gorsze to zmieniło. Myślę, że to nas bardzo jeszcze scementowało, złączyło w jakiś taki sposób niezwykły, karmiczny. Nie, no na gorsze na pewno nie, ale zmieniło dużo, bo musimy... Nie mamy już tej wolności, którą mieliśmy. Odebrało nam trochę wolności. Musimy się nakombinować, żeby wyjść gdzieś we dwoje tylko, ale robimy to regularnie. Urządzamy sobie randki właśnie w takich miejscach jak to. Także ta sesja dzisiejsza jest troszeczkę jak... Troszkę o nas i o tym, jak wygląda nasze życie. Jakbyśmy was na kawałeczek naszej randki, na sam począteczek. No. Na sam taki począteczek. Wpuścili. Uciekamy czasami we dwoje, właśnie na jakieś chociaż parę godzin, jedną noc. Po to, żeby wracać z radością i uśmiechem i energią do każdego nowego dnia. Codziennie. Codziennie. Codziennie umie... Codziennie parę razy. Codziennie umie coś nowego i to jest przepiękne, zaskakujące. Mnie Henio niezwykle wzrusza, bo ja też... Ja nie miałem taty w dzieciństwie. Dopiero w dorosłym życiu się z nim tak bliżej zapoznałem i teraz tak po prostu przeżywam to wszystko dosyć mocno, patrząc na mojego synka. To jest dla mnie bardzo wzruszające.